Espresso z biskupem. Na pytania słuchaczy odpowiada biskup Szymon Stułkowski. Drodzy słuchacze Radia Emaus, obiecałem w czasie naszego ostatniego spotkania Espresso z biskupem, że podejmę temat roli Jana Pawła II w zwalczaniu przestępstw seksualnych w Kościele. Warto przypomnieć to wszystko, co jako papież zrobił dla oczyszczenia Kościoła z przestępstw na tle wykorzystywania seksualnego małoletnich przez duchownych. Wyraźnie trzeba powiedzieć, że jego pontyfikat jest tutaj przełomowy. Bo to przecież Jan Paweł II rozpoczął walkę z pedofilią w Kościele. Pierwsze skandale pedofilskie zaczęły w Kościele wybuchać na przełomie lat 80. i 90. XX wieku. Początkowo w Stanach Zjednoczonych. Reakcją Jana Pawła II było wezwanie do Watykanu wszystkich amerykańskich biskupów i wysłany potem do nich list, w którym znalazły się słynne słowa zero tolerancji dla pedofilii. W kolejnych latach, między innymi na spotkaniu z biskupami irlandzkimi, Jan Paweł II wzywał hierarchów do konsekwentnego karania czynów pedofilskich. Jak to wyglądało w Stanach Zjednoczonych w tamtym czasie? Problem bagatelizowano z różnych przyczyn. Ojciec Adam Żak, który kieruje w Kościele Polskim ośrodkiem ochrony dzieci, mówi, że bagatelizowano z powodu braku fachowej wiedzy na temat skutków wykorzystania seksualnego dzieci. Sądzono także, że aby problem rozwiązać, wystarczy terapia kapłana sprawcy połączona ze zmianą środowiska pracy duszpasterskiej. Wielu biskupów uważało, że kierując księdza sprawcę na terapię i przenosząc go po cichu w inne miejsce, ratowali jego kapłaństwo. Zresztą takie opinie wydawali wówczas czołowi psycholodzy. To 40 lat wstecz. Uważano wtedy, że skutecznie przeprowadzona terapia sprawcy pozwala na to, żeby on dalej pracował w środowisku, w którym ma kontakt z dziećmi. Dziś nikt już tak nie twierdzi. Dziś psychologia wyraźnie stwierdza, że po terapii skutecznie przeprowadzonej konieczne jest odseparowanie sprawcy od kontaktu z dziećmi. Widzimy też, że trochę nieuczciwe jest ocenianie sytuacji sprzed 40 laty, opierając się na wiedzy współczesnej. Kiedy patrzymy na tę sytuację w Stanach Zjednoczonych, to możemy zauważyć, że to nie ofiary przestępstw były na pierwszym miejscu, tylko wizerunek instytucji oraz dobro sprawcy. Analiza historii kryzysu w Kościele w Stanach Zjednoczonych i także w innych krajach pokazuje, że nie jest to kryzys techniczny, jakiś błąd w sztuce powiązany z ewentualną i tylko do pewnego stopnia wytłumaczalną ignorancją, na przykład sposobu działania sprawców oraz długotrwałych skutków dla ofiar. Tylko że jest to kryzys strukturalny, związany z odwróceniem hierarchii wartości, bowiem
miejsce człowieka, który miał być drogą Kościoła, zajęła instytucja i jej wizerunek publiczny. Jan Paweł II był przekonany, że konieczna jest odpowiedź globalna z decydującym udziałem Stolicy Apostolskiej. Zauważył, że nie wystarczy jego interwencja w Stanach Zjednoczonych czy w Irlandii. Zauważył, że problem jest globalny. Dlatego w 2001 roku ogłosił przełomowy dokument w postaci listu apostolskiego motu proprio Sacramentorum Sanctitatis Tutela, to znaczy o ochronie świętości sakramentów. Dokument ten zawierał normy o najcięższych przestępstwach i zastępował obowiązującą w Kościele instrukcję z 1922 roku. Przestępstwo wykorzystania seksualnego osoby małoletniej, którego dopuścił się duchowny, zostało wtedy włączone do nowej listy najcięższych przestępstw kanonicznych zastrzeżonych kongregacji nauki wiary. A każdy taki przypadek mający przynajmniej cechy prawdopodobieństwa nakazał zgłaszać do tejże kongregacji. Czyny te zostały uznane za najcięższe przestępstwa, jakich może dopuścić się kapłan, na równi z przestępstwami przeciw świętości sakramentów pokuty i Eucharystii. Ojciec Adam Żak zwraca uwagę, że za decyzją o włączeniu wykorzystania seksualnego małoletnich przez kapłanów do najcięższych przestępstw kanonicznych stała poważna motywacja teologiczna. Kościół ma chronić dobra sobie powierzone, najlepiej jak potrafi. Ochrona dóbr powierzonych Kościołowi przynależy do misji wyznaczonej mu przez Zbawiciela. I tymi dobrami są przede wszystkim sakramenty oraz nietykalność życia dzieci. W 2002 roku Jan Paweł II wezwał po raz drugi biskupów amerykańskich do Watykanu, krytykując ich za zbyt opieszałe postępowanie. I 23 kwietnia 2002 roku wystąpił wobec nich z ostrym potępieniem skandali seksualnych, podkreślając, że wobec tej wstrząsającej zbrodni ludzie muszą wiedzieć, że w stanie kapłańskim i życiu zakonnym nie ma miejsca dla tych, którzy krzywdziliby nieletnich. W tej wypowiedzi są dwie bardzo ważne rzeczy. To znaczy, że osoby, które dopuszczą się takich zbrodni, będą usunięte ze stanu kapłańskiego czy zakonnego. I druga rzecz, że ludzie muszą o tym wiedzieć, mają prawo o tym wiedzieć. Ojciec Święty Jan Paweł II skierował też do pracy w kongregacji zajmującej się tymi problemami prałata Charlesa Siklune. Obecnie jest to arcybiskup Malty, znany tropiciel wykorzystywania seksualnego małoletnich przez duchownych, który od lat kieruje oczyszczaniem Kościoła i wykrywaniem sprawców owych przestępstw. Spotkaliśmy arcybiskupa Siklune podczas posiedzenia Konferencji Episkopatu Polski w czerwcu ubiegłego roku. Arcybiskup Sikluna przyjechał na zaproszenie biskupów polskich, aby przyjrzeć się, jak ten problem jest podejmowany w Kościele w Polsce.
Pamiętam z tego spotkania, bo to była pierwsza konferencja episkopatu, w której uczestniczyłem, że arcybiskup Scicluna bardzo wysoko ocenił dokumenty, które przygotowano w kościele w Polsce. Zwrócił uwagę, że rzeczywiście one są bardzo kompetentne. Cieszył się też tym, że każda diecezja ma delegata wyznaczonego przez biskupa do rozwiązywania tych spraw, ale wyraźnie powiedział, że nie wystarczą dobre dokumenty, nie wystarczą osoby, które pełnią funkcję delegatów biskupów. Potrzebna jest też wiedza społeczeństwa na ten temat, że takie dokumenty są, że Kościół chce się z tym problemem zmierzyć, że ludzie mają prawo wiedzieć, kto jest tym delegatem i jak można się z nim też skontaktować. Powiedział też arcybiskup Scicluna, że do nas, Polaków, szczególnie należy zadanie obrony dobrego imienia świętego Jana Pawła II. I mówi, ja sam jestem świadkiem tego, że papież bardzo radykalnie walczył z pedofilią w Kościele i robił wszystko, co było w jego mocy, aby stanąć po stronie pokrzywdzonych, aby stanąć po stronie ofiar i radykalnie postępować ze sprawcami. Trzeba powiedzieć, że zaangażowanie Jana Pawła II w walkę z pedofilią potwierdzili też niedawno przewodniczący episkopatów całego świata, którzy na zaproszenie papieża Franciszka spotkali się w dniach od 21 do 24 lutego 2019 roku w Watykanie, by rozmawiać o tym problemie. Byli oni zgodni, że rok 2001 i motu proprio Jana Pawła II były momentem zwrotnym. Od tego czasu przypadki pedofilii w Kościele są już dość rzadkie, ścigane z całą surowością prawa i jednoznacznie osądzone. Jeśli chciałbyś jakieś pytanie zadać, postaram się na falach Radia Emaus na nie odpowiedzieć. Prześlij je na adres emaus@świętywojciech.pl. Zapraszam, biskup Szymon Stługowski.